pokazaliśmy zupełnie inne oblicze niż to, które było w Zielonej Górze. Wyszliśmy skoncentrowani na ten mecz. Nie trafiliśmy też rzutów, popełniliśmy dużo strat. Śląsk zdecydowanie dzisiaj był lepszym zespołem i zasłużył na wygraną. Musimy wyciągnąć wnioski i w środę po prostu wyjść z zupełnie innym zaangażowaniem, bo to, co tak jak dzisiaj wyszliśmy, no to jest niedopuszczenie. A z czego to wynikało? Wy już w głowach byliście w półfinale, czy jak to traktować? Nie wiem, z czego to wynikało. No. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, po prostu wyszliśmy nieskoncentrowani, nie walczyliśmy tak, jak walczyliśmy w Zielonej Górze i dlatego przegraliśmy. No, tak się zastanawiam, bo to przerwy w zasadzie to powiedzmy, że jeszcze było końcówka drugiej kwarty, Śląsk wam odjechał, tak? Ale miałem wrażenie, że pierwsza kwarta w ogóle z obu stron była bardzo, bardzo nerwowa. Podzieli pan tę opinię? Tak, ale przede wszystkim nie użyliśmy tych przewag, które mieliśmy w Zielonej Górze. Tam wygrywaliśmy głównie deską w ataku te mecze, mówię, no to wychodzi z zaangażowania i chęci. Dzisiaj tego trochę brakowało. Nie powstrzymaliśmy też ich lidera i tak się skończyło.